W piątkowy wieczór 13 stycznia w Kęckim Domu Kultury odbył się koncert Kasi Wilk. Wokalistka po raz drugi odwiedziła Kęty, tym razem w zupełnie innej odsłonie. Koncert był podziękowaniem dla przyjaciół kultury, wspierających muzeum, bibliotekę publiczną oraz Dom Kultury. Przede wszystkim spotkanie dzisiejsze, trzy intencje. Podziękowanie za mecenat kultury, wspieranie naszych placówek kulturalnych i stąd koncert. Oczywiście życzenia noworoczne i podziękowanie za miniony rok 2011, w którym wydarzyło się bardzo wiele. Z jednej strony to aktywność przedsiębiorców, powstają nowe miejsca pracy, nowe hale, nowe przedsiębiorstwa. Z drugiej strony jasny sygnał z urzędu, nie podnosimy podatków i wchodzimy z pewną wspólną wizją w rok 2012. Przed rozpoczęciem trwającego ponad godzinę występu głos zabrali dyrektorzy kęckich instytucji kultury Krzysztof Balawender, Marta Tylza-Janosz i Jadwiga Bakalarska. Koncert był nietypowy, bo kameralny, ale jak mówi sama piosenkarka, takie najbardziej lubi. Publiczność, stwarzając gorącą atmosferę, pokazała, jak wspaniale potrafi się bawić, a Kasia obiecała, że jak tylko kęczanie ją zaproszą, chętnie wróci do naszego miasta i znów dla nas zaśpiewa. Myślę, i to naprawdę bez słodzenia i bez jakichś przesadnych tutaj komplementów, że myślę, że przyjadę i trzeciej, i czwartej, jeśli tylko zaprosicie, ponieważ atmosfera jest genialna, czuję się po prostu bardzo swobodnie na scenie i czuję ten odbiór, także jeśli wyrazicie chęć, to ja z przyjemnością.